W tym odcinku przyklejemy podstawę lampki i przewleczemy przez nią przewody od silniczków i baterii, żeby je potem podłączyć do odpowiednich elementów robota. Przewleczemy więc te przewody. Zadbajmy, żeby otwory były tam, gdzie trzeba. Są trzy. Przewleczmy przewody. Wyciągamy. Gdy już to zrobimy... Odegnijmy przewody, żeby nie przeszkadzały. Wszystko musi być po środku, równo, tam gdzie chcemy. Do podstawy lampki jest przyklejona taśma dwustronna. Zdejmujemy zabezpieczenie, ponownie sprawdzamy czy wszystko pasuje, czy podstawa lampki równo leży na silniczkach i bateriach, a potem dociskamy, żeby dobrze złapało. Ma być idealnie po środku, bo inaczej koła znajdą się z boku i będzie kłopot. To naprawdę ważne, żeby podstawa lampki była po środku. Przewody od silniczka już przewleczone? Teraz podłączymy te od baterii. Muszą przejść przez ten sam otwór po prawej stronie. Podłączymy złącze baterii 9V. Ważna sprawa. Pamiętajcie, że po podłączeniu baterii prąd może płynąć przez przewody. Dwa końce przewodów podobnej długości mogą się zetknąć, a wtedy będzie zwarcie, rozgrzeją się. To źle. Na czas podłączania zabezpieczcie więc taśmą jeden koniec przewodu, żeby nie doszło do zwarcia, rozgrzania baterii. Niech przewody się nie przegrzeją i nie wyczerpią baterii. Zabezpieczcie więc jeden przewód, zanim wszystko podłączycie. Jedna strona już, teraz druga. Znów użyjemy złącza baterii 9V. Przewleczemy przewody przez otwór i połączymy z baterią. Przewody baterii dajmy z przodu. Przewleczmy je przez otwór z przodu, a nie z boku. Bo ten jest bliżej miejsca podłączenia, gdy już umieścimy sterownik silniczka. Przewlekliśmy przewody.